jak zrobić, żeby się odnaleźć w tym mającym rynku, żeby trochę się tymi łokciami porozpychać. I my wyszliśmy z założenia, że chcielibyśmy Wam pomóc w tym, pokazać kilka narzędzi, które pozwolą Wam działać szybciej. Zamiast zlecać komuś i otrzymywać, powiedzmy, produkcję grafiki do mediów społecznościowych i czekać na to kilka dni, możecie taką grafikę przygotować sami. Są takie narzędzia, gdzie są gotowe szablony i tam tylko trzeba hasła podmienić. I są dedykowane szablony pod tematykę związaną z motoryzacją, to też pokażemy. Są narzędzia, które pozwolą napisać Wam tekst promocyjny. Tak na dobrą sprawę, napiszą go za Was. Podajecie nazwę ośrodka, podajecie kilka zdań charakteryzujących ten ośrodek i sztuczna inteligencja, która jest tam zawarta, generuje te teksty po kliknięciu w przycisk. Ale my sami też przygotowaliśmy kilka takich narzędzi. Jak dobrze wiecie, kursant po kolejnym upadku w śniegu jest często przytłoczony liczbą informacji biurokratycznych, formalnych, którymi musi się zająć. Jedną z takich rzeczy, która sprawia mu problemy, jest wniosek o prawo jazdy, który wyświetlony jest teraz na ekranie z różnymi skomplikowanymi dla niego polami do wypełnienia. Widzi to i trudno mu to zmapować, trudno mu to odczytać, co on tak naprawdę musi tu zrobić. My, żeby to ułatwić, przygotowaliśmy prosty formularz, gdzie są tylko pola, które realnie muszą być przez niego wypełnione. Znowu, bo to jest formularz jego świata. Znaczy, to jak To pokazałeś jest ten tak. formularz, ten generator wniosku o prawo jazdy, to jest taki kafel, taki widok, do którego on jest przyzwyczajony, prawda? Te poprzednie formularze, które pokazaliśmy przed chwilą, one są zupełnie nie z jego epoki. To jest coś zupełnie, to jest obce mu środowisko. Natomiast tutaj cały ten proces, czytelne informacje, które należy szybko wypełnić, to jest jego świat. Dokładnie. Trzy kroki, ma konkretne informacje. Podaj dane podstawowe, podaj adres zamieszkania, podaj dane dodatkowe. Kliknij, zapisz, żeby było wiadomo, my nie zapisujemy nigdzie jego danych, my tylko je przekazujemy dalej, żeby pojawiły się na druku PDF, na pliku PDF, który jest automatycznie po wypełnieniu formularza wysyłany do niego mailem. I możemy Wam udostępnić ten formularz. Wystarczy, że napiszecie do nas, wyślemy Wam kod a pomożemy w umieszczeniu tego kodu na stronie. Podpowiemy, jak to zrobić, w zależności od tego, z jakich systemów korzystacie na swoich stronach internetowych. Powiemy, jak ten formularz na stronie osadzić. Będzie to od Was dodatkowa wartość dla potencjalnych klientów i może też kolejna wartość, która wypozycjonuje Wasze strony w internecie, żeby mogli Was łatwiej odnaleźć. No to też się wpisuje, zobacz, świetnie w tę rolę komunikacyjną, o której mówiliśmy przed chwilą, tego facylitatora, doradcy. To jest to, że my postępując w ten sposób, po prostu ułatwiamy działanie naszemu kursantowi od samego początku, nawet w tak wydawałoby się bardzo banalnej kwestii, jak taki wniosek. Dokładnie. Kolejna rzecz, którą też dla Was przygotowaliśmy, to jest jeden z wielu takich formularzy. Jeżeli kursant kończy u Was kurs i chcecie pochwalić się jego opinią o kursie, no to mamy prosty formularz, który też Wam udostępnimy jako jeden z wielu, gdzie aby to zadziałało, wystarczy, że załadujecie zdjęcie w tle, obrazek, zdjęcie kursanta, wpiszecie jego imię, jaką kategorię u Was, w jakiej kategorii się szkolił. Wpiszecie ocenę od 0 do 100, jego opinię, kliknijcie, zrób obrazek, kilka chwil i gotowy obrazek do udostępnienia w mediach społecznościowych i pochwalenia się. To jest obrazek, ale my takich treści przygotujemy znacznie więcej, także z możliwością wygenerowania krótkich klipów wideo. No i to jest to, o czym wspominała Agnieszka Kolej przed chwilą, o istocie rekomendacji. To, że w nowoczesny sposób taka konsumowalna rekomendacja dla innych kandydatów do tego, żeby zostali kierowcami i naszymi klientami w OSK, podana właśnie w taki sposób, sprawia, że ona wygląda naturalnie i realnie dla tych, którzy do nas mogą przyjść.